Cześć, z tej strony gra w Zero Vlog Literacki. Ostatnio słuchaliście o thrillerze chyba, o ile mi się udało ten odcinek zrobić i go wysłać. A dzisiaj będzie o kryminale. O kryminale, prawdziwym kryminale noir, który być może znacie, bo to nie jest nowa rzecz. Ukazała się teraz we wznowieniu. I będzie to kryminał, jak widzicie, Józefa Hena, zatytułowany Twarz pokerzysty, wydany przez wydawnictwo MG. Słuchajcie, moi drodzy, o ile narzekałem wam na te skrawki, o tyle od razu wam mogę powiedzieć, że przy tym kryminale bawiłem się prawie dobrze. Mieszane uczucia on we mnie wzbudził, zaraz powiem dlaczego, ale jeśli u was pewne symptomy, takie jak u mnie, nie wystąpią, a mam nadzieję, że po tej recenzji sobie sami odpowiecie na pytanie, czy one się pojawią, czy nie, to wtedy będę go wam bardzo mocno i gorąco polecał. Ten kryminał Józefa Hena został pierwotnie napisany pod koniec lat 60., wydany w roku 70. I słuchajcie, można powiedzieć, że to jest taki klasyczny, typowy kryminał noir. Czyli wiecie, z takimi smutnymi mężczyznami, zgnębionymi przez życie, kobietami, które są wprawdzie piękne, ale ich nie rozumieją, i ci mężczyźni tak patrzą na innych smutnych mężczyzn i zastanawiają się, który z nich będzie szybszy, jak sięgną po rewolwer. No, ja uwielbiam takie klimaty. Ja uwielbiam Chandlera, a z tej książki Chandler wyziera praktycznie z każdej strony. Krótko o fabule. No, zacznijmy od tego, że pierwsze, co mnie zaskoczyło, to jest książka, jedna z nielicznych książek napisanych w PRL-u, która sięga po temat żołnierzy wyklętych i to nie sięga po nich, tak, że tak powiem, jako bandytów tutaj, tylko rzeczywiście przydaje im jakąś ludzką twarz, no, na ile wtedy to oczywiście było możliwe. Bo takim właśnie bohaterem jest tutaj nasz protagonista, który wchodzi we współpracę z jakimiś organami ścigania. Ten temat jeszcze poruszę na samym końcu. Po to, żeby dopaść no, człowieka, który w czasie wojny, w czasie okupacji był wtyczką w AK i doprowadził do śmierci wielu jego towarzyszy, wielu AK-owców i gdzieś prawdopodobnie ukrywa się jeszcze w Polsce, ale lada moment ma zamiar czmychnąć za granicę, bo to są lata 40. Natomiast całą historię, i to też świetnie Henowi wyszło, całą historię poznajemy z perspektywy już lat 60. Gdzieś PRL-owski, no nie wiem czy to jest Sopot, no tak się mówi, że cała ta miejscowość jest gdzieś tam jakoś z Sopotem kojarzona, ale co do tej pierwszej miejscowości, to jakby współczesnej, no niewiele da się powiedzieć, gdzieś nad morzem w PRL-u, prawdopodobnie, tak? PRL-owski ośrodek wypoczynkowy, dwóch mężczyzn rozmawia o przeszłości. Ta rozmowa, no to jest powieść, którą my tutaj poznajemy i to jest taki pierwszy bardzo mocny kontrast pomiędzy tym właśnie no, pięknym latem, tutaj dziecko, córka jednego z tych mężczyzn, żona, gdzieś tam jakieś dancingi, tak? I ci właśnie też już smutni trochę panowie, zmęczeni życiem, którzy no snują sobie właśnie, znaczy jeden z nich snuje, drugi słucha, pyta czasami o pewne rzeczy, komentuje opowieść o przeszłości 20 lat temu. A ta opowieść, no to właśnie tak jak zacząłem, jest o ściganiu tej ukrywającej się wtyczki właśnie nazistowskiej, gdzieś tam prawdopodobnie w miejscowości stylizowanej na Sopot. I tak jak to jest w kryminałach noir, intryga schodzi raczej na plan dalszy. Ja podejrzewam, że za rok to już nie będę pamiętał, kto tam był, kto się w rzeczywistości okazał tym panem, tym, jak już nie pamiętam nawet, jak on się tam nazywał, ten złowrogi, on miał pseudonim złowrogi, kto tam w rzeczywistości był tym złowrogim, mniej istotne. Będę pamiętał nastrój. Tutaj mamy z jednej strony, no skończyła się wojna, tak? Czyli, ale nie ma tego entuzjazmu. To są właśnie ci panowie, którzy się snują po jakichś spelunkach. No tutaj niby blichtr, tak? Bo to jest jakby w tej szarzyźnie powojennej miejscowość pełna
klubów, no pubów, dzisiaj może byśmy powiedzieli, wtedy raczej nie, klubów, jakichś mordowni, tak, ale takich udających właśnie, udających blichtr, gdzie mamy jakieś zespoły tutaj, tancerek, tak, takich gdzieś już na pograniczu striptizu, to jeszcze girlsy się mówi, tak, ładnie, kabarety, zachodnia muzyka, tak, no tutaj ludzie ubrani drożej niż by ich było na to stać, a jednocześnie dookoła no, ta właśnie powojenna szarzyzna. I ci panowie właśnie w płaszczach, w kapeluszach, z papierosami, z bronią załatwiający między sobą jakieś interesy. Niesamowita rzecz. Z drugiej strony no, kapitalne dialogi. To, co po prostu robi Hen w dialogach. To, po pierwsze to, że ta książka jest w ogóle niezwykle filmowa, to widać też od pierwszych scen, że jak się ją czyta, to wręcz widzi się sceny z albo PRL-owskiego, starego, czarno-białego jeszcze kryminału, albo ze współczesnego kryminału, który mógłby tutaj udawać ten kryminał PRL-owski. Ja to widzę oczyma wyobraźni. Te sceny opowieści w takich bardzo przejaskrawionych kolorach, a potem ostra czerń i biel w tych scenach przeszłości. No to by się po prostu kapitalnie oglądało. Albo może i odwrotnie. Też by było dobrze. No musiałby być świetny zdjęciowiec, ale akurat w Polsce wielu takich mamy. Kapitalne dialogi, tak jak mówiłem. One-linery, którymi się po prostu przerzucają bohaterowie. Tutaj to jest po prostu Chandler wyziera w zasadzie z każdej linijki. Parę naprawdę niezłych smaczków, tak jak na przykład, ja się śmieję, historia Krystyny bodajże, czy pamiętniki Krystyny, to w pewnym momencie główny bohater ma takiego pomagiera, też typowy pomagier dla czarnego kryminału, ten bohater, który takiego trochę szlachetnego usiłuje odgrywać, a ten pomagier taki, wiadomo, tutaj trochę bardziej czarny. Sprawia, on się wyśmiewa z niego, że to jest człowieku, ty nie znasz życia, to jakoś literaturę, tutaj coś cytujesz, nie czytałeś pamiętników Krystyny. I koniec. Ja sprawdziłem, co to było. Otóż, słuchajcie, okazuje się, że tu będzie dygresja niezwiązana z książką, ale to pokazuje takie właśnie ciekawostki, które można z tego wychwycić. No to był pornol, to był jakiś po prostu zwyczajny pornol międzywojenny, wznowiony w latach 90. Natomiast co jest ciekawe, że tych wydań przedwojennych praktycznie się nie notuje. Po tym, że ta książka w ogóle istniała, to się zorientowałem, że na jednej z aukcji znalazłem ilustracje rysowane chyba przez Kobylińskiego, jeżeli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić, stworzone do jakiegoś tego wydania. Nawet Narodowa nie ma tej książki. No chyba, że to pod jakimś innym tytułem było wydane. Z fragmentów z tego wydania z lat 90. wynika, że to nie była jakaś tam po prostu lekko erotyczna historia, tylko to było ciężkie porno. No, ale wracając do naszej książki. Myślę, że mogą się od niej odbić panie, bo to jest też taki chandlerowski, mamy tutaj taki chandlerowski wizerunek kobiety femme fatale, kobiety, która ściąga kłopoty na głównego bohatera, ale na samą siebie też, no i ona jest tutaj raczej jako ozdoba, prowadzi się niezbyt odpowiednio, jest chwilami trochę jakaś neurotyczna, tak, no nie jest to za ciekawa może osoba, na pewno bardzo ładna i na pewno ściąga bohatera ku sobie i raczej innych postaci tutaj kobiecych nie znajdziemy. No i tak jak mówię, niesamowity nastrój. A, i jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, bo mamy tutaj ten problem byłych żołnierzy AK. I on naprawdę z tej książki, znaczy w tej książce ukazany jest bardzo uczciwie, bo tutaj podejrzenia, no nie wiem, czy to milicja, czy UB, tutaj wprost nie jest to powiedziane, raczej pewnie UB, sugeruje bohaterowi, że tym złowrogim może być ten bohater, jego, tak, jego dowódca, żołnierz AK, którego on właśnie uważał tutaj za
za taki swój autorytet moralny. A ten człowiek, bo ten człowiek okazuje się rzeczywiście taki już no, złamany przez wojnę, który nie potrafi się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć, który ma gdzieś już ideały, któremu to wszystko już spowszedniało, tak? Te wszystkie wielkie sprawy i on po prostu topi smutki w alkoholu, tak? I w biustach pięknych pań. Więc mimo wszystko, mimo tego, co ode mnie słyszycie, to portret tych właśnie żołnierzy, byłych żołnierzy AK jest w tej książce znacznie bardziej uczciwy i znacznie ciekawszy niż to, co było w Bella Ciao, tak? Gdzie po prostu przejechano się po nich i to jakby zniszczono. Mimo tego, że to też jest książka demitologizująca etos AK, ale robiąca to w taki sposób, w który nie krzywdzi, tak? Tylko rzeczywiście my jesteśmy w stanie to uwierzyć. Byłbym zachwycony. Byłbym zachwycony, ja bym po prostu tutaj autentycznie, no 9 na 10 to minimum, bo ja uwielbiam kryminał noir, gdyby nie jeden problem. Rozgrzeszam trochę autora z tego, bo książka wychodzi w latach 60., 70. No i niestety pewnych rzeczy się tutaj nie dało zrobić. A o co chodzi? Ano chodzi o to, że tak jak już mówiłem, to no najprawdopodobniej UB, no bo gdzie mógł siedzieć, tu nie jest wprost powiedziane, tak, że to żołnierz wyklęty, ale on mówi, że no usiłowali mi tutaj dopisać jakieś napady. To wiadomo, o kogo chodzi. No prawdopodobnie siedział w UB. Ani słowa o tym, że był bity, że był katowany, no tak se po prostu no, był sobie, tak, w więzieniu. No, światło w oczy mu świeciło, tyle wiemy. No dobra, rozumiem, że to było przemilczane, ale to, co się dzieje później, no jest po prostu kuriozalne, tak? Więc cały ten ubek wpada na pomysł, że właśnie wypuści tego wyklętego, ponieważ on zna środowisko, więc być może rozpracuje tutaj. To są pierwsze strony, więc ja tutaj za dużo wam nie streszczam. Więc on rozpracuje tego złowrogiego. No i co? Daje mu bułkę, dosłownie daje mu bułkę z szynką czy tam z czymś do ręki. Pozwala mu iść sobie wypić piwo, do kieszeni mu daje chyba ze 40 tysięcy, co jest powiedziane, że jest olbrzymią kwotą w ogóle, tak, na cele operacyjne i mówi, jedź se w Polskę. Do widzenia. UB cię poklepało po plecach. Nawet niech będzie, że to milicja, tak, nieistotne, tak. Poklepało cię po plecach, pa, leć. No nie. Tym bardziej, że jak się już później w trakcie fabuły dowiadujemy, że ten człowiek za ten swój pomysł, no bardzo źle się to na nim jakby odbiło, tak? Na ten dobry ubek, źle skończył jako dobry ubek, bo go aresztowano za współpracę właśnie z bołakowskim podziemiem. No jakby ja rozumiem, że o pewnych rzeczach wtedy się, no nie można było napisać wprost, nie można było napisać inaczej, ale nie jestem w stanie tego kupić. Mając w pamięci to wszystko, co się wtedy działo, znaczy źle mówię, mając w pamięci, wiedząc dzisiaj o tym wszystkim, co się wtedy działo, no mam takie wrażenie, że jednak ten klimat kryminału noir został tutaj trochę skażony PRL-owską propagandą. Więc bardzo będę chciał wrócić do jakiejś innej książki Hena. Czytałem kiedyś Crimen mi się nie podobało, ale bardzo będę chciał wrócić do Nikt nie woła, jeżeli nie mylę tytułu, bo bardzo sobie ostrzę zęby po filmie zresztą na tę powieść. Tą książką jestem prawie że zachwycony, ale jest gdzieś ta łyżka dziegdziu w beczce miodu, no, która nie pozwala mi tutaj tak uczciwie się nią zachwycić. No bo tak jak mówię, później zresztą już przez całą fabułę ja po tym absurdalnym początku no miałem, wychwytywałem takie rzeczy, które już mnie zaczynały drażnić, tak, że no kto tutaj się brzydko zachowuje, no to tam wiadomo, że z jakimś tam przedwojennym elitami musi być na przykład, nie wiem, zblatowany, tak, no jakieś tego typu historyjki, więc rozgrzeszam po trosze autora, no bo rozumiem, że no trzeba było, tak, jakoś, tak, ale dzisiaj trochę to już budzi mój niesmak. No muszę też powiedzieć, że jest w tej książce bardzo dużo literówek. No niestety trochę tutaj wydawnictwo
wydawnictwo MG sobie nie poradziło, bo ja ich dosłownie no, chyba około 10 znalazłem, a jeżeli ja znajduję literówki, no to znaczy, że jest źle. I to by było na tyle. Tak jak mówię, jeżeli wam takie właśnie wtręty tutaj polityczne nie przeszkadzają i lubicie kryminał noir ze wszystkimi jego wadami i zaletami, no to bardzo, bardzo polecam taką męską, kryminalną przygodę. Króciutka rzecz. Też przeczytacie w jeden wieczór. A jeżeli nie, no to lepiej szukajcie czegoś innego. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.